Był porucznikiem marynarki II Rzeczpospolitej, obrońcą Helu w roku 1939, członkiem konspiracji, uczestnikiem licznych akcji organizowanych przez Armię Krajową. Został aresztowany we wrześniu 1943 roku, kiedy brał ślub z Teofilą Suchanek, właśnie swoją miłością. Ale podczas tego ślubu zostało również aresztowanych wielu jego kolegów z konspiracji. I tajemnica do dziś nie wyjaśniona. Skąd Niemcy wiedzieli o tym, że będzie ślub i że na ten ślub są zaproszeni żołnierze podziemia? Porucznik Mieczysław Uniejewski, żołnierz oddziału Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych. Porucznik Mieczysław Uniejewski, pseudonim Marynarz, to obrońca Helu przed niemiecką inwazją w 1939 roku. Uczestnik wielu akcji dywersyjnych w ramach warszawskiego oddziału Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych. On kochał morze. Został żołnierzem, został marynarzem, skończył szkołę podchorążych, został podporucznikiem i rozpoczął służbę wojskową, służbę morską na stawiaczu min Gryf. Gryf to był największy polski okręt wojenny w 1939 roku. Jeden z największych polskich okrętów, który nie odpłynął do Anglii, tylko otrzymał we wrześniu 1939 roku zadanie obrony polskiego wybrzeża. Z zadania tego okręt nasz wywiązywał się dzielnie. ORP Gryf został zatopiony już 3 września roku 1939, ale załogę oraz armaty z tego stawiacza min wykorzystano później do obrony Helu. Obrona Helu trwała aż do 2 października 1939 roku. Po kapitulacji jednego z ostatnich punktów obrony trafił do niewoli niemieckiej. Uciekł z niego wraz z kilkoma swoimi kolegami, przedostał się do Polski i tu, co zupełnie oczywiste, został żołnierzem podziemia. Związał się z Związkiem Walki Zbrojnej, później z Armią Krajową, prowadził działania dywersyjne. Był członkiem prestiżowego i elitarnego oddziału Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych OSA KOSA 30. Był to oddział do zadań specjalnych w dyspozycji Komendanta Głównego Armii Krajowej. OSA KOSA 30 podzielona była na 3 patrole. Uniejewski dowodził drugim w kolejności. Uniejewski osobiście brał udział m.in. w likwidacji Hugoditza, kierownika grupy D w warszawskim Arbeitsamcie, czyli niemieckim Urzędzie Pracy. To Dietz organizował wywózki Polaków na roboty przymusowe w głąb III Rzeszy. Kolejny paradoks naszej trudnej historii czasu wojny. Mieczysław Uniejewski się zakochał w siostrze kolegi z oddziału i postanowili wziąć ślub. Problem polegał na tym, że ten ślub chcieli zorganizować tak, jakby się wojna nie toczyła, tak jakby okupacji nie było, tak jakby po ulicach Warszawy nie chodziły patrole, a Niemcy nie organizowali łapanek. Miejscem ślubu był kościół świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży w Warszawie. W samej uroczystości brało udział kilkudziesięciu członków tegoż sławetnego oddziału OSA KOSA 30. Niemcy otoczyli kościół. Aresztowali 89 osób. Większość z nich została po kolei rozstrzeliwana w ruinach getta, bo to już była jesień 1943 roku. Getto przestało istnieć, a w jego ruinach Niemcy rozstrzeliwali swoich więźniów przetrzymywanych na Pawiaku. Blisko, nikogo w pobliżu. Wygodne miejsce, żeby zabijać wrogów III Rzeszy. Innych wysłano do obozów koncentracyjnych. Uniejewski prawdopodobnie został rozstrzelany w październiku 1943 roku. W chwili śmierci miał zaledwie 25 lat. On jako porucznik marynarki wojennej właśnie był takim swego rodzaju marynarzem w Warszawie.